Polecam każdym dietetykom, ponieważ jest to najlepsza na świecie. Miałem raz taki przypadek, w którym ciężko rozmawiać. I jest następna. Jest kolejna. Zmarzymy je do momentu puszczenia wody. Tak się robi, to w ten sposób. No, najprawdopodobniej. Drugą. Tak, która nie słodzik sztuczny, po prostu woda sobie też do różnych potraw, do ciast, do kompotów. Witam Was, moi mili, w kolejnym odcinku Okiem Wilka i Strzelczyka. Dzisiejsze danie królik. Bardzo proszę, w wydaniu moim. Moi mili, polecam każdym dietetykom, w każdej diecie, ponieważ jest to bardzo dobre i zdrowe mięso. To jest moja propozycja, to jest moje danie. Warte grzechu, warte spróbowania, więc zobaczcie, jak ja to robię. Zapraszamy. Dlaczego królik? Królik przede wszystkim jest bardzo zdrowym mięsem. Mięso jest chudziutkie, fajne, smaczne. Diety. Lekarze proponują nam kurczaki, wołowinkę, a ja Państwu zaproponuję, mimo tego, że nie jestem lekarzem, jako gastronom i kucharz, królika. Ponieważ królika można kupić, no nie może w każdym sklepie, ale przeważnie możemy znaleźć towar pod tym wydaniem. Ja mam tutaj przepiękne skoki z królika, które zaraz Państwu przygotuję w następujący sposób. Udziec, tak zwany skok z królika. Ja go tu wcześniej miałem przyprawionego delikatnie, aczkolwiek sądzę, że do samego przysmażenia potrzebujemy większej ilości pieprzu. O, wcześniej był marynowany królik w stewii. Pieprz, odrobinkę soli. Ale to sól dosłownie tylko dosłownie odrobineczkę. I teraz tak. Masełko do garka. O. Masełko nam się delikatnie roztapia. Do masełka dodamy troszeczkę oliwy. Ponieważ oliwę dodajemy, żeby masło nam się nie spaliło. Królik, którego robimy, to są skoki. Skoki są grubszym kawałkiem mięsa. Natomiast trzeba go zesmażyć z lewej i z prawej i później delikatnie poddusić. Więc ja wrzucam naszego królika już do garka. Fajnie nam się zaraz przysmaży. Ja w międzyczasie wykorzystam listek świeżego liścia laurowego, ponieważ miałem go w ogródku, więc musiałem go użyć. Także tutaj troszeczkę tego liścia dodamy naszej magii. Niech ten aromat nam wchodzi razem z mięskiem. Lewa, prawa. O. Króliczka przysmażamy. Ja w międzyczasie chciałbym dodatek do tego królika, a mianowicie marchewkę. Marchewkę weźmiemy ze trzy takie marcheweczki. Okay. I marcheweczkę w takie grubsze kawałki, ponieważ będzie się dusić z tym królikiem. A królik, te skoki akuratnie potrzebują tak około 20 do 30 minutek. Marchewkę mamy skrojoną i tą marchewkę wrzucamy do naszego królika. Elegancko. W międzyczasie też chciałbym dodać troszeczkę pikantności tej potrawie, więc dorzucimy papryczkę chili. Oczywiście, jak wiadomo, pestki z tej papryki trzeba usunąć, ponieważ są najostrzejsze. Miałem raz taki przypadek, o którym ciężko rozmawiać. Natomiast
pokroiłem takie papryczki, zapomniałem umyć rąk przed wykonywaniem dalszych czynności. I niestety posmarowałem sobie oczy. I te oczy później zaczęły mnie piec. Więc ja uważam, że po każdym krojeniu papryczki powinniśmy myć ręce. A mianowicie, że jesteśmy w tym momencie na naturze, to ja tylko wrzucę, żeby one się nam tutaj delikatnie z tym królikiem zblanszowały. Mam problem, zapomniałem pokrywki, a poczułem, żeby się udusiła. Więc chciałbym wykorzystać coś, co jest może diametralnie... No, każdy ma z kuchni w nas folię aluminiową. Folia aluminiowa. Na garnek. O. I tak można po prostu wykorzystać to, żeby nam nie uciekała temperatura i działanie prawie jak pokrywka. Korzystając z sytuacji, że nasz królik dochodzi pod folią aluminiową, ponieważ żeśmy zapomnieli pokrywki, chciałbym dla Państwa dodatek zaproponować. Natomiast byłyby to pieczarki, których nie mam. Ale że mamy tak piękny teren jak tutaj, maki, jakieś tam poletko, więc może byśmy zlokalizowali. Koszyczka no, też nie mam jakiegoś tutaj większego, ale ręcznie zbierzemy. Więc ja wyruszam na poszukiwanie pieczarek. O, jaka piękna pieczarka. Ja myślę, że jak grzybko grzyba... O, jest następna. O, i z liściem maka, także maki jednak dają nam... I ta natura, te grzybki są tu, o jeden, koło drugiego, proszę bardzo. I jest następna, jest kolejna. I nawet muszę Państwu powiedzieć, że czerwiec to nie jest żniwo tylko maków, nie jest to żniwo tylko wszelakich innych ziół. Natomiast takie pieczarki polne też możemy zebrać. Musimy je delikatnie posolić, ponieważ pieczarka musi wypuścić troszeczkę nam wody. A pieczarka, grzyby przede wszystkim, to praktycznie jest sama woda. Do pieczarek, ja uważam, jak będziemy już się przysmażać czy grillować, które nadają się tak fantastycznie do królika, jak są sosy królik w pieczarkach, sosy pieczarkowe do królika. Naprawdę uważam, że królik, który nam się gotuje, dodatkiem do tych pieczarek będzie ciekawostka jedna, a którą chciałbym teraz zaproponować. Zioła. Stevia. Stevia jest to nasz słodzik. Słodzik, który praktycznie jest polecany zamiast cukru białego, zamiast słodzików. Naturalny słodzik stevia. Posoliłem pieczarkę, dorzucę troszeczkę pododaję stewii i wydaje mi się, że słodkie ze słonym jakąś powinny mieć dobry smak. Delikatnie stewię posiekam, poukładam tutaj na te pieczarki, a jeszcze potrzebuję więcej, bo to grzyby na łąkach, to jest fantastyczna sprawa. I stewię, proszę bardzo, nasz królik już tutaj widzę, że odchylam. Nie no, zapach jest rewelacyjny. Po prostu, moi drodzy, no żałujcie, że tego nie czujecie przy makach, przy widoku z makach. A propos maków i a propos stewii. Maki, nie wiem, czy Państwo wiedzą, są zdrowe. Kwiaty maków są zdrowe, ponieważ robi się z nich syropy na kaszel, ponieważ robi się z nich leki na sprawy jelitowe, żołądkowe, więc tu wydaje mi się, że naprawdę oprócz tych maków, z których później jemy, makowce przepyszne na Boże Narodzenie, na święta, jaki kolory, jaki smak tego wytwornego kwiatu. No, oczywiście nie mówimy o tych złych makach, o których wszyscy wiemy, no bo tego nie proponujemy. Na razie propozycja jest taka. Czekamy, aż królik dojdzie. Nie no, idealne, mięciuśkie, przepyszne królicze skoki. Ja jeszcze chciałbym dodać jeden dodatek do tego oto dania, gdzie królik, tak jak mówię, jest bardzo zdrowy i fajny. Seler, którego wcześniej przygotowałem, zamarynowałem go w białym winie,
lipowym miodzie i troszeczkę octu z miszka lekarskiego, więc dodaję tutaj, wymieszam, o, żeby nam się ten sosik razem z tym selerkiem, już on jest praktycznie gotowy, tylko chodzi o to, żeby ten smak i aromat z niego wyciągnąć. Podkręcę temperaturę, okay. W międzyczasie dodam jeszcze rozmaryn, ponieważ rozmaryn bardzo dobrze komponuje się z królikiem. Powinien być koper włoski, którego też używam, natomiast kopru włoskiego w tym momencie jakby nie mogłem dostać. No ale nic, dodajemy rozmarynu, proszę bardzo. O, i sosik, bardzo fajnie nam się już, świeże ziółko, jest seler, jest pietruch, jest marchewka. Marchewka, proszę Państwa, al dente, wyborne, przepyszne. Ok, sekundkę, jeszcze tylko doprawię odrobinę solą. Proszę. I chciałbym, jak i czuć, bardzo mocno marchewkę z papryką i ten seler. No nie macie Państwo pojęcia, jak to fantastycznie smakuje. Nie bójcie się Państwo królika, ponieważ królik jest zdrowy, dobry. Kurczaki, wiadomo, fermy, antybiotyki różne. Ja tutaj zapomniałem dodać jednego antybiotyku, który jest najważniejszy w naszym daniu, natomiast naturalny antybiotyk. A tutaj dla Państwa mam ciekawostkę, ponieważ mam pędy z młodego czosnku. A młody czosnek też wsiekam, który nadaje się niesamowicie i wybornie do sałatek. O! I taki też oto czosneczek dodajemy. Kolorowo, zielono, pomarańczowo. I oczywiście królik. Zdrowe, dobre mięso. Ściągamy z królika razem z garnkiem. Damy mu chwileczkę, ażeby nam odpoczął na deskę. O! I teraz weźmiemy się za przygotowywanie pieczarek. Mamy patelnię grillową, którą rozgrzewamy do czerwoności. Proszę bardzo. Na tą patelnię wykładamy troszeczkę masełka. O! Masełko. I powtarzamy, masełko, oliwa rzepakowa. I nasze pieczarki wykładamy na patelnię. Korzystając z sytuacji, że jakby nie mam tej pokrywki, więc muszę przykryć znowu folią aluminiową. Pieczarki wykładamy na patelnię grillową. Smażymy je do momentu puszczenia wody, tak ażeby nam one były podsmażone, żeby ta stewia z tą pieczarką fajnie doszła. Możemy dodać oczywiście tutaj jeszcze do każdej pieczareczki odrobinę masełka. O, pieczarka polna, nie ma nic lepszego, ma aromat. Panie producencie, może gdyby Pan chciał powąchać troszeczkę, jak to wygląda, jak to pachnie, ponieważ stewia plus masełko plus pieczarka. Zobaczymy, powąchamy. Ale fachowiec. Mogę tak, o, czy tak się robi, to w ten sposób? No, najprawdopodobniej. Ale pyszne. Niech Pan postawi, ażeby, ale pyszne, żeby nam ta pieczarka doszła. Słodycz nawet troszeczkę czuć się z tej stewii. Tak, ponieważ stewia jest ziołem, która nie tylko ma walory smakowe, fachowcy, kiperzy tak zwani, degustatorzy, tak mi się wydaje, bo tak słyszałem, że dodają też to jako dodatek do pewnych win. To są szczepy wszelakiego rodzaju, natomiast nie do wszystkich, tak? Aczkolwiek, ale zero kalorii. To jest natura. To jest natura i nie słodycz. Nie słodzik sztuczny, po prostu woda sobie też do różnych potraw, do ciast, do kompotów, kawy. Do ciast niekoniecznie, aczkolwiek tak? Jako dodatek do marchewkowego ciasta można dodać, chociaż marchewka sama w sobie tak jest słodka. Można dodać to do naprawdę fajnych rzeczy, kompoty zamiast cukru. Wiadomo, że polski cukier, wiadomo, nasze polskie buraki, z których też na pewno zrobimy program, panie producencie. Tak, zrobimy serię z
z polskim burakiem cukrowym. Ale pryczarka w tym wydaniu? Rewelacja. Później będziemy smakować, zobaczymy. Najlepsza na świecie. Moi mili, proszę zobaczyć, jak pieczarka z masełkiem i ze stewią już elegancko skwierczy, dochodzi, tak bym powiedział. Chciałbym po prostu powoli już tego naszego królika wykładać na talerz. Więc cóż, zaczniemy od naszego szlagierowego tytułu królik, więc mięsko. Pięknie upieczone, pięknie uduszone. Marcheweczka z selerem, bardzo ładnie, i wybierzemy sobie pieczarkę jedną, pieczarkę drugą, tak, odstawiamy na bok, troszeczkę rozmarynu, a mamy tutaj papryczkę, więc też można dodać do dekoracji oczywiście, ażeby nam się pięknie komponowało. No danie gotowe. Zdrowy, dobry królik z marchewką, z selerem, w ziółkach. No coś fantastycznego i rewelacyjnego. Polecam każdemu, ponieważ ten królik jest naprawdę zdrowy. Zapraszam do kolejnego odcinka z królikiem. Dajcie suba, dajcie łapkę. No i cóż, danie na 6, a ja idę konsumować w krzaki. I lec. Zapraszam do kolejnego odcinka z królikiem. Nie zapomnijcie Zapraszam do kolejnego odcinka z królikiem. Nie zapomnijcie Państwo na teraz musisz mi dać cytrynówkę, bo teraz ja już tego nie wypowiem. Jeszcze raz. Cicho. Zapraszam do kolejnego odcinka z królikiem, a ja idę konsumować krzaki. I lecimy.